Dzień dobry, wieczór, Tomek. Przed wami symulator piwnicy. Robimy sobie daily. Blue Baby, tak na oko. Dzisiaj trochę bardziej wyspany. Blue Baby, dokąd idziemy? Do Izaaka. Jestem za. Blue Baby, lubię tę postać. Nie jest jakaś według mnie specjalnie skomplikowana, ponieważ dropy niebieskich serc są dosyć częste. Jeśli tylko się poświęci troszkę czasu. Sad Bombs, to mi graj. Poza oczywiście oczywistym efektem samych Sad Bombów. Sad Bombów, Jesus. No to po prostu dostajemy 5 bomb. No, umożliwia przynajmniej szukanie, nie wiem, rozwalanie skałek, rozwalanie czaszek jak tutaj, czy tam innych takich rzeczy. Czy chcę poświęcić bombę za 5 centów? Myślę, że chcę, ponieważ mam ich sporo. Pieniążki się przydadzą, może będzie arcade na następnym levelu. Z tym trzeba uważać, bo zaraz strzeli przy śmierci. Nie. O, co to za ślizgacze. Nie za dużo was tutaj. Jest skrzynka i jest skałka, świetnie. Myślę, że ta bomba wystarczy. Tutaj ją posadzę. Zobaczmy, co tam dają. Muchy. Klucz się przyda, bo go nie mieliśmy. Więc na razie jest pięknie, masa HP. Jeżeli właśnie, Blue Baby ma to do siebie, że oczywiście zawsze ma szatana na drugim levelu, bo nie posiada czerwonych HP-ków. Więc choćby 8 centów, nie pójdę do sklepu. Blue Baby nie ma czerwonych HP, więc nie może dostać czerwonych obrażeń. Więc szatan gwarantowany. Oczywiście nie znaczy to, że coś tam będzie dobrego, mogą być czerwone skrzynki. No ale to już zobaczymy, jak do tego dojdzie. Duke of Flies, z bazowymi obrażeniami zawsze trochę irytujący. Mógłbym bombą znacznie przyspieszyć proces, ale wolę zaoszczędzić bomby. No. Trochę ryzykowna strategia, tak cholera go omijać. Znaczy go, nie go, tylko te muchy. Dobra, umrzy już. Umrzy! To za gość. Te kamienie tu też są tak poustawiane, żeby ta walka była bardziej upierdliwa. Dobra, więcej HP. Nie ma na co narzekać. Niestety Cellar. Curse Room, nie jest arcade. Arcade jakoś za bardzo mnie nie ten tego. Ale tutaj wejdę. Myślę, że było to warte ryzyka. Opłaciło się, a zajrzę. Skoro tak. Niech no pomyślę, czy... Czy chciałbym iść do sklepu? 10 centów to wciąż chyba za mało troszkę. Przydałby się standardowo jakiś damage up, cokolwiek. Te pająki, szczególnie te grube. Cellarze to zajmują 50 lat. Z bazowym DPS-em. Baterię na razie zostawię na wypadek, gdybym znalazł jakiś lepszy przedmiot, nie wiem, w item roomie na przykład. Typu Book of Revelations, może. A bogato. Prawie max HP. Na drugim levelu. Tutaj pewnie pójdzie bomba w ruch. Albo lepiej tu, po drugiej stronie, ale najpierw... Skoro mam dwa klucze... Znowu bomby. I to mi dało pigułkę? Ciekawe. Perks, aha. Efekt hostii. No to skoro mam 6 bomb, to zdecydowanie. Mogłem trochę bliżej postawić, to pewnie by dzbanek jeszcze zahaczyło. Idziemy do sklepu.
Habit zdecydowanie, myślę, będzie dobrym pomysłem. No a na nic innego za bardzo mnie nie stać. Więc chyba po prostu pójdziemy do bossa. Z nadzieją, że to nie będzie duch, chociaż mam przynajmniej trochę bomb, więc nawet jeśli będzie, to nie powinien być jakoś specjalnie ciężki. Kolejna skałka, wow. To tylko Smallrocka dadzą. A będę w ósmym niebie. No w sumie Blue Baby to jest w niebie chyba. Albo w piekle, kto go tam wie. No. Bardzo dobre dwa pierwsze levele i to pin nawet, nie hound, więc prościzna w porównaniu. Teraz nie wiem, jeszcze szata niech da Abaddona, kosy, pakt, te sprawy. I będzie fajnie. Idziemy do Izaaka, aha. No na razie nie przewiduję jakichś wielkich trudności. Tam idę jakąś kartę, którą będzie Chariot. Z tym chapekiem poczekam. No i niestety szatan zlamił. Dzięki! Nienawidzę tej zmiany, że teraz bomby, jeżeli dwie się spawnują, to wybuchają w różnym czasie i jedna popycha drugą. Okej. Gapi. Zgaszę ognisko. Może cent wypadnie? Każdy cent się liczy. Dobra, pająka to może tak oleje łaskawie. 7 bomb. Secret room. Ten secret room. O. Ostrożnie. No i ten akurat wariant jest fajny, bo przynajmniej no jest kilka skrzynek, a w skrzynkach może być gapi i teraz mamy jeden kawałek. O nie. Może znajdziemy więcej. Ugh. Pyk. No za to jest masa kasy. Myślę, czy kupić torebkę mamusi. Chyba się nie opłaca, skoro nie mam nawet żadnego trinketa jeszcze. Trinketa, trinketu. Idziemy. Czas taki nie jest zbyt dobry, jeżeli powiedzmy chciałoby się bossa rusha zrobić. Zapomniałem zawsze, że ten pierwszy pokój, znaczy najbliższy spawnowi, to jest zawsze biblioteka, a nie sklep. No ale dobra, książka anarchisty może się przyda. Tak. Coś tam przynajmniej jednego zabiło. Może przyspieszę proces. Wciąż nie mam jakiegoś rewelacyjnego DPS-a. Ups, to był przypadek z otworzeniem złotej skrzynki, no ale podejrzewam, że da się jeszcze klucz gdzieś znaleźć. Oby. To ostatni te głowęcje, no. Brawo, Omeg, jak zwykle. Pro dodging. No ale habit z głową kota bardzo dobrze współgra. Kiedy dostaję obrażenia, to mogę spawnować nową falę much. Głowa jest generalnie bardzo fajnym przedmiotem. Muchy nie są bardzo fajne, znaczy te muchy duże. Więc tak, mamy curse room. Może najpierw sprawdzę, czy... Nie, tu nie może być secret rooma. Może z tego dużego pokoju będzie? Zobaczymy. Raczej nie. Sześć bomb wciąż. Poświęcę chwilę, żeby to rozwalić, albo nie. Na razie mam... Jedynym damage upem jest Smallrock. Dużo to nie jest. Lepsze przynajmniej niż bazowe obrażenia. Co? I to wszystko. Pójdziemy do Curse Rooma w takim razie od razu, żeby się nie wracać. Muchy ich załatwią. Uhuhu. Aniołek. Okej.
Nie będę z nim walczył, ponieważ wiem, że nie będzie mega satana. Circle of Protection. Nie wiem dokładnie, jak to działa. Chyba czasami odbijała pociski. Jakoś tak. Z aniołkami nie zamierzam walczyć. Ostatnio się przekonałem, że to jest bezsensowne. A, mamy klucze, świetnie. To jest ciekawa sprawa. Reroluję staty. Myślę, że zaryzykuję. Mam 1-1, 3-3-2-1. Jeszcze tego pożałuję. 1-1-3-4-2-1. Nie wiem, czy to... czy to po prostu redystrybuuje staty jakoś? Jakby z mojej totalnej sumy, czy też może działa tak jak Experimental Treatment? Chyba trochę źle się stało? Nie wiem. Damage'a za bardzo mi nie zredukowało, więc nie jest źle. Niech będzie. Poryzykuję. Myślę, że kostkę wezmę jeszcze przez chwilę. Mam jedną bombę, ale z kolei torebka da mi więcej bomb. Spróbujemy. I can see forever. Jak to kółko dokładnie działa? Sklep jest... właśnie, do sklepu możemy wejść za darmo. I jest tełko przydupasów, niestety. Niestety nie mam żadnego, więc... kupię HP, kupię bombę. Wysadzę tych cześćków. Chyba tylko raz miałem ten przedmiot, głowę Coopera, co sprawia, że strzela się monetami. Samo kółko raczej nie zadaje obrażeń. Naładujemy kostkę i... Naładujemy kostkę i spróbuję jeszcze raz rerolla zrobić. Może tylko pożałuję, mam nadzieję, że nie. W sumie, ponieważ mam co? Mam 3 punkty damage'a. Jaka jest szansa, że dostanę 4? Chyba niezbyt wielka, ale spróbuję. W ramach eksperymentu. Bo tej kostki nie miałem okazji wiele poużywać. Jeśli w ogóle. Steven. Zostawię go na razie. Albo nie. Bo zasięg mam bardzo duży. Teraz nie jest on mi jakoś specjalnie potrzebny. Cholera. Czy wziąć najpierw Stevena, a potem zrerolować staty, czy odwrotnie? Gdybym wiedział dokładnie, jak ta kostka działa właśnie. Czy redystrybuuje moją totalną sumę, czy też każdy stat może jakoś tam z powietrza wyprodukować wielką wartość. Myślę, że redystrybuuje. Więc wezmę Stevena. I teraz w sumie reroll nie ma za bardzo sensu, no bo co? Mała szansa, że dostanę jeszcze więcej damage'a, więc chyba kostkę zostawię. Jakiś wolny jestem, speeda mi zredukowało. To jest pewien problem. Przeżyjemy. Oby. Boss Rusha raczej nie ma szans. Ale to standard u mnie. Sprytnie. Nie wiem. Strasznie tutaj namieszali coś z tymi bombami ogólnie, bo te duże troll bomby wybuchają jakoś dużo wolniej. Te zwykłe troll bomby wydaje mi się, że szybciej wybuchają. Pierdliwe. Kogo mamy? Pipcia. Niech będzie. Głowa go ładnie. Głowa, muchy go ładnie zjadły. Na początek. Jedna bomba. Wiele to nie jest.
O, widziałem. Kółko odbiło pocisk. Teraz dostałem w papę. Czy odbiło? W ogóle skasowało z tego, co widziałem. Interesujące. No to dosyć przydatny przedmiot. Dla Losta na przykład. No. Tak, jeszcze bardziej potankuję może. Tak, aniołek, którego już widzieliśmy. Nie zamierzam z nim walczyć. Wszystko zwiedzone. Można iść. Odpalamy pigułę. Co tutaj dają? Zajrzę, ale to potem. Najpierw trochę pozwiedzam. Item runika znajdę. No dobra. Znalazłem skrót. To było neutralne. No niezły skrót. Prosto do bossa. Miałem nadzieję, że to będzie teleport do szatana. No, pójdę do item rooma. Potem, nie wiem, pewnie najpierw bossa naszego zabijemy, potem arenę z bossami się zrobi. Taki mam plan. Głowa Gepiego zdecydowanie pomaga. Bidroneczki bez kropeczek. Gdzie ten item room? Idealnie tu wymierzyłem, po prostu. Lepiej się nie dało. Czy chcę coś stąd? Nie jest zbyt. Ci goście, te trupy z monetami zamiast oczu, chyba zawsze rzucają piątaki? Tak, tak. Przynajmniej na razie z doświadczenia. Pay to play, czy tam pay to win, czy cokolwiek, toster, nie chcę. Głowa kota lepsza na razie, myślę. Dobra. O, tu się jakiś schował. No tutaj zasięg się nawet przydaje. Tu jeszcze węgla tylko brakuje. Gdzie jest item room? Na dole? Nie. Cztery bomby, spróbujmy. W poszukiwaniu Magic Masha. Biało-niebieska, dobra. Bombzarki? Może być dobre. W przyszłości, uhuhu. Foki, jak ja ich nie lubię. Moje magiczne kółko ochrony chyba nie jest w stanie robaków odbijać. 8 kluczy, no dobra, idziemy. Puberty. To już miałem odpalone. Ja chyba na razie chcę mieć więcej kluczy. No i pięknie. Zaraz, z prawej jeszcze coś jest. A, w dupę. Najpierw tu zwiedzę. W poszukiwaniu item rooma. Mały pokój. Na pewno. A nie, już byłem prawie przekonany. Generacja leveli tak działa, żeby
Okej, okay, chcesz item rooma, to musisz przejść przez ten mały pokój, w którym pewnie będzie jakieś straszne gówno. Ech, tego nie chciałem. Nie dość, że duży, to jeszcze powolny. No to item room musi być tutaj. A, ten speed jednak mnie trochę dobija. Ciekawe, czy ta ochrona jest, nie wiem, losowa totalnie, czy jakoś tam da się przewidzieć, kiedy kasuje pociski. Będzie na bossa? Pijawa nie jest rewelacyjna, tym bardziej, że odnawianie czerwonych HP dla Blue Baby, no świetna sprawa. Ale zawsze to tam jakiś minimalny DPS dodany czasami, jak akurat pijawka zdecyduje, że no, ten gość, który tam stoi milimetr dalej, to może warto by go zaatakować, z czym ma często problem. Dirt one. O, może wleci w ognisko, jak go tutaj... za sprytny. Może teraz? Tak, strzelaj brimstone'em, idiot. O, teraz, świetnie. Przynajmniej trochę się tam uszkodził. No, tears up, wreszcie coś. Szatana nie ma. Czy tam anioła? No to lecimy. Forever. No co, bez rewelacji żadnych, jeżeli chodzi o przedmioty. No i znowu wy... No pijawka to w ogóle... ogłupiała totalnie. Wypad. Jeszcze najbardziej wkurzające w tych mobach jest to, że te ich robaki blokują pociski. Arena. Myślę, że spasuje na razie. Jestem straszliwie powolny. To jest coraz bardziej się robi uciążliwe. Może jednak trzeba było zrerolować te staty, chociaż z raz. Tak, tak. Zabijcie się o mnie. Kasiory coraz więcej. W sklepie pewnie będzie grid teraz. To dosyć prawdopodobne, skoro jeszcze go nie było. Początek był dobry, a teraz trochę tak... Przestój. Oho. Nie widzę was. To może być dobre. To może być bardzo dobre. Co tu mamy? Blank. A, Berkano to nie chcę. Vision. A, odpalę od razu. Algiz i znowu Berkano. Żadne Jery, żadnego Petro. Co za lipa. Ale Blank. To chyba było Berkano. I zostaje Algiz. Którego pewnie wezmę na bossa tutaj. Podejrzewam, że... że szatan już będzie tym razem. Maska, o, w dupę. Może nie będę musiał używać runy. Pijawka coś tam działa nawet. O dziwo. Pokaż mu. Jak z tą maską walczyć dobrze? Nie wiem. Niech pijawka robi swoje, ja tutaj sobie po prostu pobiegam. Cieszę się, że ją wziąłem.
Znowu aniołki. Więcej range'a. Tego nie potrzebuję. Dajcie mi Sacred Heart, Goathead. Fuck you. Szmaty Lazarusa. Tak. Aniołki są rewelacyjne, jak widać. Tyle mi dały bonusów, że... No kółko tam pomaga trochę, ale... Potrzebuję czegoś ofensywnego. O Boże, ta szybkość... boli. No, strzel mnie. Dobra, ale może powinienem trochę przystopować. Delikatnie. Nawet muchy nie są w stanie ich dogonić. No, niech w sklepie będzie coś fajnego. Na pewno grid. A, to biblioteka tym razem. Biblia, jump. Okej, jumpa weźmiemy na chwileczkę, żeby sobie poskakać tu. Tylko to może być problematyczne. Mam nadzieję, że w kolce nie wskoczę. No. Dzięki. Bardzo się opłacało. Zaczynam być poirytowany. Dobra, ty pójdziesz do piachu. Twoja śmierć nie poszła na marne. Tak, ekstra. Czy ja się kiedyś nauczę, że pigułki to zło? O, kolejny bardzo fair pokój, tak. Moim speedem. Wezmę i wykituję zaraz. No tak, Cursed Eye. Myślę, że tego mi brakowało do szczęścia. Pozwolicie, że podziękuję. Oczywiście, że grid. Nie było innej opcji. W następnym sklepie pewnie będzie Ultra Grid. W następnym i ostatnim. Wszystko nagle zaczęło się sypać. Po części dlatego... No po części oczywiście dlatego, że ja nie umiem w ogóle grać, a szczególnie unikać. W ogóle głos mi wysiada. Ale ten speed... Jesus. No, to był błąd, że nie zrerolowałem go. Go, w sensie statów. Nie chcę nic zwiedzać. I ryzykować, że znowu coś mnie pierdzielnie. Aha. No to świetne, mam pigułki. Po co ja noszę ten trinket, który mi zwiększa ich dropy? W sumie I Can See Forever może się trafić. To chyba jedyna pozytywna. Balls of Steel? W sumie też chyba miałem. Może jeszcze nie wszystko stracone. No i w razie czego mamy jeszcze życie jako Lazarus. O, bogowie. Moje modły zostały wysłuchane. Dalej jedna kreska speeda. Mimo speedupa, bo... Ale progres nastąpił. No, pięknie. Zmiany. Właśnie, teraz w Afterbirth można mieć więcej efektów pigułek na raz. Różnych. Wcześniej to nie pamiętam ile było, ale na pewno mniej. W sensie w jednej rozgrywce. To pewnie jest sklep, nie biblioteka. Chociaż wiele bym dał za, nie wiem, Book of Revelations. Czy ten robak nie jest jakiś inny, dziwny? Tak, to jest moja pijawka.
Nie wierzę. No nie ma ultra grida. Ultra, dobra, nie ultra, super grida. Bierzemy świeczkę. Myślę, że to jest konieczne w tej chwili, żeby mój DPS nie był jakiś totalnie gówniany. Nawet to kupię z desperacji. Tak, chcę się powiększyć jeszcze 5 razy. O, to idę, super torebka. Ach, pro figuły. Teraz pytanie, świeczka czy głowa? No świeczka, bo ją kupiłem, ale... Sam nie wiem. Muchy też dobre. Item rooma poproszę. Nie, świeczka lepsza. I dalej gówno. No jest to trochę bonusa, ale... Cztery kreski damage'a to nie jest dużo w tym momencie. Co to jest? A, przynajmniej mam runę, która pozwoli przetrwać, jeżeli... przetrwać jakiegoś bossa, jednego. I mam bardzo duży zasięg, więc mogę w takich pokojach stać gdzieś tam przy ścianie i liczyć, że w coś trafię. Jasne. To co, idziemy chyba prosto do bossa. Nie widzę za bardzo powodu, żeby zwiedzać. A co to za zmiany kierunku? Aha. Czemu ja świeczki nie używam? Zdecydowanie wydaje mi się, że ostatnio moja jakość grania się znacząco pogorszyła. Na tej kości to już moje magiczne kółko nie chce zablokować. No bo spędzi w prawo raczej. Świeczka jest fajna, jeżeli tylko jestem w stanie w nią wcelować. Dobra, tutaj potrzebuję 5 jokerów i nie wiem, jeszcze czegoś. Starter decka, żebym mógł je wziąć ze sobą. Niestety się na to nie zanosi. Co za posłucha. Wszystko rozwalę. Też może powinienem te bomby zaoszczędzić, zachować. Żeby ich jakoś ofensywnie poużywać. O tak, z moim speedem to będzie bardzo fair. Sielec, czy tam mi się do czegoś przyda? Nie sądzę. Ja to nie wiem, czy ja nawet mamuśkę zabiję. Nie no, raczej zabiję. Nie przesadzajmy. No, co tu dają? Aha. W sumie to lepsze chyba, też czasami odbija pociski. Dobra, mamo. O, niebieski wariant, przykry. Myślę, czy by runy nie użyć. Aha. Chyba tak zrobię. Nic mi się tutaj
ryzykować. Wystaw coś. Halo? Dziękuję. Nie wiem, czy zdążę ją zabić, zanim runa przestanie działać. No. Halo? Aha. Przestała działać. No nie wierzę. Co za fail. Co za totalny fail. Ja. Idziemy do Izaaka. Nie wiem, jak to przeżyłem. Gram jak ostatni patafian. Jestem Lazarusem. No ale idziemy. Nie chcę dużych pokojów. Chociaż może lepiej byłoby, gdybym chciał. Lepsze to niż maski. Wszystko lepsze niż maski, które mnie zabiły właśnie. No, to będzie chyba high score. Kurde. A tak fajnie się zaczęło. Jak tam stoimy? No, jeszcze jest paru cheaterów. No, ciekawe, czyżby... Sądząc tutaj po punktacji... Wy, którzy jesteście na demo, też tak pewnie zginęliście gdzieś w tych okolicach. Ciekawy seed, niezbyt przyjemny, wbrew właśnie temu ciekawemu początkowi. No ale to by było daily na dzisiaj, a ja dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.